Zrobimy sobie teraz kilka przykładów, żeby upewnić się, że dobrze rozumiemy, co się dzieje, kiedy musimy pomnożyć lub podzielić przez siebie wiele liczb, które są różnych znaków. No i w szczególności, jaki jest znak wyniku takiego działania? Tym będziemy się tutaj zajmować. No i pierwszy przykład jest taki: jaki jest znak wyrażenia s do potęgi 67 podzielone przez t do 9, i to wszystko podzielić jeszcze przez 3s razy s przez 4t dla s mniejszego od 0 i t większego od 0. No i zachęcam Cię, zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj najpierw samodzielnie ten na przykład rozwiązać. No właśnie, a dla mnie kluczowa informacja to jest właśnie ta, że S jest ujemne. To będzie miało największy wpływ na znak tego wyrażenia, no bo T jest dodatnie, więc T nie będzie miało aż tak istotnego wpływu na znak wyrażenia, jak się zaraz przekonamy. No więc po kolei, S do potęgi 67. Zastanówmy się, jaki jest znak tego kawałka. No tutaj mamy S do 67, czyli mamy S... Pomnożone przez S, pomnożone przez S, pomnożone przez S i tak dalej. I takich czynników tutaj mamy 67. No ale wiemy już, nauczyliśmy się tego wcześniej, między innymi w poprzednim filmie, że jak mnożymy nieparzystą liczbę ujemnych czynników, to wynik jest ujemny. Czyli S do 67, ponieważ ten wykładnik jest nieparzysty, a S jest ujemne, będzie liczbą ujemną. Dobrze, to to już wiemy. Teraz, ponieważ wiemy, że t jest dodatnie, no to tak jak mówiłem, nie będzie miał dużego wpływu na znak tego wyrażenia, dlatego, że gdziekolwiek nie pojawia się t, to to jest po prostu dodatnie zawsze. T do 9 to też jest dodatnie, dlatego, że jak mnożymy tę dodatnią liczbę przez siebie wszystko jedno ile razy, no to mamy dodatnią liczbę w wyniku, czyli to jest dodatnie. No dobrze. No i teraz jak podzielimy liczbę ujemną przez dodatnią? To co dostaniemy? Jaki będzie znak tego ilorazu, który tutaj na zielono zakreśliłem? No liczba ujemna, powiedziałam przez dodatnią, to będzie w wyniku liczba ujemna, oczywiście. No to jedźmy dalej. Tutaj mam 3S. S jest ujemne, więc 3S też jest ujemne. To jest liczba ujemna. Tutaj mam S. No to jest oczywiście liczba ujemna, bo takie jest tutaj założenie. No, i to ujemne s jest podzielone przez 4t. T jest dodatnie, więc 4t też jest dodatnie, czyli to jest liczba dodatnia. Dobrze, no to teraz popatrzmy na ten iloraz. Tutaj znowu mamy liczbę ujemną podzieloną przez liczbę dodatnią. No to wynik takiego dzielenia będzie liczbą oczywiście ujemną. No i teraz ta ujemna liczba s przez 4t jest pomnożona przez tę ujemną liczbę 3s. No to taki Iloczyn liczby ujemnej i drugiej liczby ujemnej jest oczywiście dodatni. No bo jak pomnożymy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, no to w wyniku dostaniemy liczbę dodatnią. No i teraz widzimy, ostatecznie mamy liczbę ujemną podzieloną, tu jest dzielenie, przez liczbę dodatnią. No to wynik dzielenia liczby ujemnej przez dodatnią jest oczywiście ujemny. Czyli znak tego wyrażenia jest ujemny. Dobrze. No to zróbmy więcej takich przykładów, bo to jest fajna zabawa. Tutaj mamy kolejny przykład. Jaki jest znak wyrażenia p razy q przez p razy 4 razy 2 siódmy? A może to jest 4 i 2 siódmy? No w każdym razie to jest jakaś liczba tutaj. Dla p większego od 0 i q równego 0. No i to jest tym razem kluczowa informacja, że q jest równe 0. No i zachęcam Cię znowu, zatrzymaj odtwarzanie filmu. I przekonaj się samodzielnie, dlaczego to nam od razu rozwiązuje ten przykład, to zadanie. No dlaczego rozwiązuje? No dlatego, że tutaj występuje iloczyn, w którym jednym z czynników jest liczba q. Jak mam iloczyn liczb, wszystko jedno ilu, a razy b razy c razy d razy e i wiem, że jedna z tych liczb, na przykład c jest równe 0, no to cały iloczyn będzie równy 0, no bo mogę pomnożyć a razy b razy d razy e, jakie, jakiekolwiek to będą liczby, dodatnie ujemne, duże, małe, wszystko jedno. Jak pomnożę je, to, to dostanę jakiś wynik. Jak ten wynik pomnożę przez 0, no to w wyniku dostanę oczywiście 0. Czyli całe to wyrażenie, niezależnie od tego, ile jest równe p, czy jest dodatnie, czy ujemne, to będzie po prostu 0, dlatego że tutaj akurat p się można skrócić, więc p podzielone przez p to będzie 1, ale jest pomnożone przez q, które jest równe 0. No I ten nawias cały jest równy 0, wspomnożony przez jakąś liczbę. Wynik mnożenia to będzie 0. Czyli to wyrażenie jest po prostu równe 0. Nie jest ani dodatnie, ani ujemne jest po prostu równe 0. Dobra, jedźmy dalej. Jaki jest znak wyrażenia? Minus 3 czwarte razy minus a do czwartej przez 3 dla a mniejszego od 0. Czyli wiemy, że a jest ujemne. A jest ujemne i A występuje tutaj w tym miejscu. Mamy a do czwartej. Pozostałe liczby to są jakieś już wartości numeryczne, więc tylko tutaj a występuje. No a co to jest a do czwartej? To jest a pomnożone przez a, pomnożone przez a i pomnożone przez a. No to wiemy już, że jak mamy iloczyn parzystej liczby ujemnych czynników, to taki wynik jest dodatni. No, można to popatrzeć w ten sposób, że po prostu jak ich jest parzyście wiele, no to możemy je parami pomnożyć. No i tutaj mamy dwa ujemne, pomnożone przez siebie, no ale jak dwa ujemne mnożymy, no to wynik jest dodatni. Tak samo tutaj mamy dwa ujemne czynniki, pomnożone przez siebie, no to wynik jest dodatni. Ponieważ jest ich parzyście wiele, no to można je połączyć właśnie tak w pary. W każdej parze pomnożyć i mamy dodatni wynik. No i potem już mamy tylko iloczyn tych dodatnich liczb. Więc widzimy, że iloczyn parzystej liczby czynników, nawet ujemnych, jest zawsze dodatni. Czyli a do czwartej, może tu wezmę jeszcze inny kolor, czyli to a do czwartej jest liczbą dodatnią. No i ta dodatnia liczba spodzielona przez 3, no to nadal mamy liczbę dodatnią. Mamy minus przed tym wszystkim, czyli to wyrażenie to jest minus jakaś liczba dodatnia, czyli to całe wyrażenie tutaj, które tutaj mam w nawiasie, będzie ujemne. Będzie ujemne, bo to jest minus liczba dodatnia. No a tutaj przed nawiasem mam minus 3 czwarte. Czyli to też jest liczba ujemna. Więc mam iloczyn dwóch ujemnych liczb. Jak mam iloczyn dwóch ujemnych liczb, to taki wynik takie, takiego mnożenia będzie oczywiście dodatni. Czyli znak tego wyrażenia jest plus. Jest to wyrażenie dodatnie. Dobrze, jedźmy dalej. Jaki jest znak wyrażenia x do potęgi 59, podzielone przez 2,3 razy x, razy 4,5 dla x mniejszego od 0? x jest ujemne. No i to wyrażenie zależy od tego jednego parametru, od tej jednej zmiennej. No i tutaj mamy x do potęgi 59. No to znowu, wykładnik jest nieparzysty, więc jak... Liczbę ujemną podnosimy do nieparzystego wykładnika, to dostajemy liczbę ujemną. W mianowniku mamy 2,3 razy x. x jest ujemny, więc tutaj znowu mamy liczbę ujemną. No i teraz mam iloraz dwóch liczb ujemnych. No to iloraz takich dwóch liczb ujemnych jest oczywiście dodatni. Dwie liczby ujemne przez siebie podzielone dają dodatni wynik, i to jest wszystko pomnożone przez 4 piąte przez dodatnią liczbę, czyli wynik takiego Mnożenia jest oczywiście dodatni. No, i zobaczmy, jest jeszcze jakiś przykład. Jest. To już jest chyba ostatni. Jaki jest znak wyrażenia minus x razy y podzielone przez 7 ósmych? No, i tutaj mamy na osi liczbowej zaznaczone liczby y i x. Widzimy, że x jest na prawo od 0, czyli x jest dodatnie, y jest na lewo od 0, czyli y jest ujemne. Dobrze, czyli wiemy, że y jest Ujemne x jest dodatnie. No to jeżeli x jest dodatnie, to minus x jest ujemne. Skoro x jest dodatnie, no to minus przerzuca go na drugą stronę zera na osi liczbowej, czyli minus x jest ujemne. Dalej y jest ujemne z założenia, czyli tutaj mamy liczbę ujemną. No i ta liczba ujemna jest podzielona przez 7 ósmych, a 7 ósmych to jest liczba dodatnia. To jest dodatnia liczba, więc jak podzielimy liczbę ujemną przez dodatnią, no to w wyniku dostaniemy liczbę liczbę ujemną, czyli to jest liczba ujemna, czyli minus x liczba ujemna. Ten cały nawias to jest liczba ujemna. Iloczyn dwóch ujemnych liczb to będzie liczba dodatnia. Czyli całe to wyrażenie minus x razy y podzielone przez 7 ósmych. Całe to wyrażenie jest dodatnie.